XIV wieku na Zamku Bolków doszło do dramatu opisywanego przez wielu kronikarzy zajmujących się dziejami Śląska. Młody książę Bolko II zakochał się w córce rycerza Lotara, Kunegundzie. Jednak jego rodzice nie mogli dopuścić do takiego mezaliansu. Wysłali rycerza z tajną misją, a jego córkę postanowili otruć. Do tego zadania wybrano błazna Jakuba, który za młodu praktykował u zielarza. Ten jednak nie miał sumienia zabić dziewczyny i umieścił ją w klasztorze. Gdy po latach rycerz powrócił z wyprawy, dotarło do niego, że błazen zabił mu córkę. Dopadł go na zamkowym dziedzińcu podczas zabawy z synem Bolka i zabił młodzieńca, myśląc, że to dziecko błazna. Jakub wziął winę na siebie, żeby uratować życie Lotara. Dziś ci, którzy zobaczą go nocą na zamkowych murach, zastanawiają się, czy morderca to, czy bohater. Interesuje Cię więcej ciekawostek z polskich miast? Zajrzyj na kanał Razem w Polskę.